Korinther 8. Chcemy teraz przeczytać drugą część tego listu do Koryntian 14 rozdziału. Do Rzymian. Przepraszam, do Rzymian. 14 rozdział. Vers 13. Od wersetu 13 do końca. Przeto nie osądzajmy już jedni drugich, ale raczej baczcie, aby nie dawać bratu powodu do upadku lub zgorszenia. Wiem i jestem przekonany w Panu Jezusie, że nie ma niczego, co by samo w sobie było nieczyste. Nieczyste jest jedynie dla tego, kto je za nieczyste uważa. Jeżeli zaś z powodu pokarmu trafi się twój brat, to już nie postępujesz zgodnie z miłością. Nie zatracaj przez swój pokarm tego, za którego Chrystus umarł. Niechże tedy to, co jest dobrem waszym, nie będzie powodem do bluźnierstwa. Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Bo kto w tym służy Chrystusowi, miły jest Bogu i przyjemny ludziom. Dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi i ku wzajemnemu zbudowaniu. Dla pokarmu nie niszcz dzieła Bożego. Wszystko wprawdzie jest czyste, ale staje się złem dla człowieka, który przez jedzenie daje zgorszenie. Dobrze jest nie jeść mięsa i nie pić wina, ani nic takiego, co by twego brata przyprawiło o upadek. Przekonanie, jakie masz, zachowaj dla siebie przed Bogiem. Szczęśliwy ten, kto nie osądza samego siebie za to, co uważa za dobre. Lecz ten, kto ma wątpliwości, gdy je, jest potępiony, bo nie postępuje zgodnie z przekonaniem. Wszystko zaś, co nie wypływa z przekonania, jest grzechem. Und bitte, 1. Korinther 8 noch. Jeszcze z 1. Korinther 8. Vielleicht von Vers 4 an. Vers 4, aber bis zum Ende. Od wersetu 4 do końca. Jeszcze do Koryntian 8 rozdział od 4 do 13. Co więc dotyczy spożywania mięsa składanego w ofierze bałwanom, wiemy, że nie ma bożka na świecie i że nie ma żadnego innego Boga oprócz jednego. Bo chociaż nawet są tak zwani bogowie, czy to na niebie, czy na ziemi, i dlatego jest wielu bogów i wielu panów. Wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy, jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy. Lecz nie wszyscy mają właściwe poznanie. Niektórzy bowiem, przyzwyczajeni dotąd do bałwochwalstwa, spożywają mięso jako składane w ofierze bałwanom i sumienie ich z natury słabe kala się. Zapewne pokarm nie zbliża nas do Boga, gdyż nic nie tracimy, jeśli nie jemy, nic nie zyskujemy, jeśli jemy. Baczcie jednak, aby ta wolność wasza nie stała się zgorszeniem dla słabych. Albowiem, jeśli by kto ujrzał ciebie, który masz właściwe poznanie, siedzącego za stołem w świątyni pogańskiej, to czyż to nie pobudzi sumienia jego, ponieważ jest słaby, do spożywania mięsa składanego w ofierze bałwanom? I tak przyczyni się twoje poznanie do zguby człowieka słabego, brata, za którego Chrystus umarł. A tak, grzesząc przeciwko braciom i obrażając ich słabe sumienie, grzeszycie przeciwko Chrystusowi. Przeto, jeśli pokarm gorszy brata mego, nie będę jadł mięsa na wieki, abym brata mego nie zgorszył. Tak. Wir haben sicher beim Lesen schon gemerkt, dass das nicht ganz einfach ist, was Gottes Wort hier vorstellt. Myślę, że wszyscy zauważyliśmy, czytając te fragmenty, że nie jest to wszystko łatwe, co tu jest napisane. Es fängt zunächst einmal mit der Belehrung an, die wir schon ein wenig im ersten Teil gehabt haben. Rozpoczyna się ten fragment pouczenia, który mogliśmy
pouczeniu, które mogliśmy już widzieć w pierwszej części tego przeczytanego fragmentu. Also nicht richten. A więc aby nie osądzać. Und nicht einen Anstoß geben. I żeby nie dawać komuś zgorszenia. Das heißt, durch das, was ich tue, soll der andere nicht beunruhigt werden. A więc, żeby przez to, co czynię, nikt nie był zaniepokojony. Und zunächst einmal stellt der Apostel klar. I apostoł Paweł najpierw daje jasno do zrozumienia. Dass kein Ding für sich selbst unrein ist. Że żadna rzecz sama w sobie nie jest nieczysta. Und er bekräftigt das, ich bin in dem Herrn überzeugt. In dem Herrn Jesus überzeugt. I podkreśla to tym, że jest przekonany w Panu Jezusie. Das heißt, der Apostel Paulus war sich klar vor dem Herrn Jesus. A więc apostoł Paweł był przekonany przed Panem Jezusem. Das, was auf der Erde existiert, że to, co egzystuje, istnieje na tej ziemi, ist nicht in sich selbst unrein. Nie jest samo w sobie nieczyste. Es kommt immer darauf an, wie ich damit umgehe, was ich damit tue. Zawsze chodzi o to, jak z tym się obchodzę i co z tym czynię. Oder wie ich darüber denke. Albo co o tym myślę. Und hier geht es in erster Linie darum, wie ich darüber denke. I tu w pierwszej kolejności chodzi o to, co o tym myślę. Denn er sagt, es ist nur am Ende von Vers 14, es ist nur dem unrein, der es für unrein erachtet. Ponieważ Vers 14 pod koniec mówi, że jest to nieczyste tylko dlatego, który uważa to za nieczyste. Bleiben wir in der Zeit des Römerbriefes? Pozostańmy w czasie listu do Rzymian. Dann geht es vielleicht um Schweinefleisch als Beispiel. To na przykład chodzi tutaj o mięso ze świni. Da mag es also einen Bruder geben, der Schweinefleisch als unrein erachtet. Może być brat, który uważa wieprzowinę za nieczystą. Und wenn er es dann so sieht, dann ist es auch für ihn unrein. Jeśli on to tak widzi, to dla niego, tylko dla niego jest to tak, jest to nieczyste. Und dann weiß der Starke, ich darf es essen. A silny wie, że może je jeść. Aber er sieht, dass der Schwache betrübt wird, wenn er das tut. Ale też zauważa, że zasmuca tego słabego, jeśli on to czyni. Um das mal ganz in einem ganz deutlichen Beispiel zu sagen. Aby pokazać to w taki dobitny przykładzie. Wenn dieser Starke einen Schwachen einlädt zu einer Mahlzeit. Kiedy słaby zaprosi mocnego na posiłek. Dann soll er ihm kein Schweinefleisch vorsetzen. No, kiedy mocno zaprosi słabego, to nie powinien podawać mu do stołu wieprzowiny. Wenn er weiß, dass der Schwache das für unrein ansieht. Jeśli o tym dobrze wie, że słaby uważa to za nieczyste. Wenn er das tut, gdyby on tak uczynił, so sagt Gottes Wort, würde er nicht nach der Liebe wandeln. To Słowo Boże mówi, że nie działa w miłości. Das heißt, die Liebe, diese göttliche Liebe in unseren Herzen, a więc Boża miłość, która jest w naszych sercach, die sorgt dafür, dass wir den anderen kein Ärgernis geben. Stara się o to, żebyśmy nie byli dla nikogo zgorszeni. Ich muss auch noch einmal betonen, auch der Schwache wird den Starken aus Liebe nicht verachten wollen. Richten wollen, Entschuldigung, nicht richten wollen. Jeszcze chcę to podkreślić też, że ten Mocny nie będzie osądzał tego słabego. Das wollen wir also ganz fest in unsere Herzen fassen. Chcemy to zastosować do naszych sercach. Dass wir mit einer aufrichtigen Liebe miteinander gehen. Żebyśmy obchodzili się ze sobą nawzajem szczerej miłości. Und wenn wir nur ganz kurz über die Liebe nachdenken, a kiedy krótko pomyślimy o miłości, dann können wir vielleicht sagen, die Liebe ist bemüht, dem anderen Gutes zu tun. To wiemy, że miłość troszczy się i stara o to, aby drugiemu wyświadczać dobro. Nicht nur materiell, nie tylko materialny sposób, sondern auch, was die Herzen angeht. Ale też jeśli chodzi o serca. Und dann kommt eine, in Vers 15 eine ganz schwierige Stelle. I w wersecie 15 dochodzimy do bardzo trudnego miejsca. Verdirb nicht mit deiner Speise den, für den Christus gestorben ist. Nie zatracaj przez swój pokarm tego, za którego Chrystus umarł. Und deswegen habe ich 1. Korinther 15 nochmal gelesen und da wollen wir einmal kurz hineinsehen.
do tego... Entschuldigung, 1. Korinther 8, Entschuldigung. 1. Korinther 8. I z tego względu też przeczytaliśmy z 1. Korinthian 8 rozdział. Da braucht der Apostel Paulus, ich glaube, ein ganz extremes Beispiel. Do tego apostoł Paweł potrzebował takiego ekstremalnego przykładu. Um dieselbe Sache deutlich zu machen, die wir in Römer 14 haben. Żeby zobrazować tą samą rzecz, o której jest mowa w Rzymian 14 rozdziale. Und manchmal sind extreme Beispiele gut. I czasami takie ekstremalne przykłady są potrzebne. Um das zu erklären, was wir auf den Herzen haben. Żeby wyjaśnić to, co leży nam na sercu. Der Apostel spricht davon, dass man in einem Götzentempel Fleisch isst. Apostoł Paweł mówi tutaj o tym, że o spożywaniu mięsa w świątyni jakichś bożków. Etwas weiter in Kapitel 10, das wollen wir jetzt nicht aufschlagen. Troszkę dalej w rozdziale 10, tego nie chcemy teraz otwierać. Da kommt ja noch einmal auf Götzenopfer zu sprechen. Znowu wraca do mówienia o bożkach. Und sagt, wenn man euch einlädt und man setzt euch Fleisch vor. I on tam mówi, że jeśli się was, ktoś was zaprosi i da wam do spożycia mięso. Und dann esst das ohne zu untersuchen. To jedzcie je nie pytając o nic. Es ist für euch einfach Fleisch, was der Herr gibt zum Genuss. To jest dla was po prostu mięso, które Bóg daje wam, abyście mogli z tego jeść. Und so ähnlich ist das Argument auch hier, wenn es Götzenbilder geht. I tak samo taki podobny argument używa tutaj, jeśli chodzi o bałwany. Er sagt von Vers 4 an, zunächst einmal über Götzen. On tutaj od wersetu 4, od tego 8 rozdziału mówi o bożkach. Es gibt eigentlich keine Götzen. W zasadzie nie ma bożka. Nur die Menschen haben sich viele Götter gemacht. Tylko ludzie uczynili sobie bałwany i bogi. Für uns gibt es nur einen Gott und Vater. Dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec. Für uns gibt es nur einen Herrn, den nennt Jesus. I tylko jeden Pan, Pan Jezus. Und alles andere, was die Menschen sich gemacht haben, sind keine Götter. A wszystko inne, co sobie uczynili ludzie, to nie są bożki. Mir kommt gerade in den Sinn, wie im Alten Testament Gott einmal ganz ironisch über Götter spricht. Przypominam się o tym, jak Bóg w ironiczny sposób w Starym Testamencie mówi o bożkach. Da macht er folgendes Bild. Daje przykład taki. Jemand haut sich im Wald Holz, einen Holzstamm. Ktoś idzie do lasu i bierze sobie kawałek drewna. Und dann sagt Gott, einen Teil davon nimmt er und heizt damit. I część tego, mówi Bóg, bierze sobie i pali tym w ogniu. Mit einem anderen Teil kocht er. W drugim gotuje. Und dann nimmt er den Rest und macht ihn zu einem Götzen und wirft sich vor ihm nieder. A resztkę z tego bierze i robi sobie z tego bożka i kłania się mu. Das ist eigentlich göttliche Ironie, könnte man sagen. To jest tak, tak można powiedzieć, że to jest Boża ironia. Und er macht seinem Volk deutlich, wie dumm es ist, solch einen hölzernen oder steinernen Götzen anzubeten. I on chce, Bóg chce swojemu ludowi pokazać, jaką głupotą jest robienie sobie takich bogów. Und das will Paulus hier auch sagen, es gibt keine Götter. I Paweł też tutaj chce to podkreślić, że nie ma żadnych bożków. Aber er schreibt hier, es gibt ja viele Götter und viele Herren in Vers 5 am Ende. Ale on mówi w wersecie 5 na końcu, że jest wielu bogów i wielu panów. Für die Menschen, die sie sich gemacht haben und sie für Götter halten. Dla ludzi, którzy sobie takich bogów zrobili i ich uważają za bogów. Das ist erst einmal die Belehrung. To jest najpierw pouczenie. Wir Christen kennen einen Gott und einen Herrn. A my, chrześcijanie, znamy tylko jednego Pana i jednego Boga. Und alles andere ist nur Materie. A wszystko inne jest tylko czystą materią. Und jetzt kommt Vers 7, die Praxis. I w wersecie 7 przychodzi tutaj praktyka. Nicht alle haben diese Erkenntnis. Nie wszyscy mają to poznanie. Und das ist vielleicht in besonderer Weise an Gläubige geschrieben, die aus den Heiden kommen. Być może jest tutaj napisane w szczególności do wierzących, którzy pochodzili z pogaństwa. Ähnlich wie die Juden immer noch jüdisches Gedankengut mitgeschleppt haben.
podobnie jak Żydzi ciągle zastosowywali żydowskie nakazy, tak samo i tutaj. So werden auch die Heiden heidnisches Gedankengut mitschleppen. Tak samo ci poganie ciągle jeszcze pamiętają o tych pogańskich zasadach i je chcą zastosowywać. Vielleicht habt ihr das auch schon mal erlebt. Być może mogliście już coś takiego przeżyć. Wenn ein Mensch, wenn er schon älter ist, sich bekehrt. Że na przykład ktoś, kto już jest troszkę starszy i się nawraca. Dann haben natürlich die Vorstellungen, die er bisher hatte. I ma takie wyobrażenia, które do tej pory miał. Die hören nicht sofort auf, die haben immer noch einen gewissen Wert, einen gewissen Bestand auch. I one tak szybko nie daje się usunąć z życia, one dalej mają na nas wpływ. Nehmen wir mal einen Katholiken, das ist ja bei euch hier keine Seltenheit. Na przykład weźmy Katolika, to nie jest u was rzadkość. Ich könnte mir denken, dass ein Katholik, der sich bekehrt hat, mogę sobie wyobrazić, że Katolik, który się nawraca, immer noch mit einer gewissen Ehrfurcht ein Marienbild ansieht. W dalszym ciągu z bojaźnią na przykład patrzy na obraz Marii. Bis er nach und nach lernt, aż on powoli, krok po kroku uczy się, dass das wie hier nichts ist in der Welt. Że to tutaj, tak jak ten fragment mówi, to jest nic w tym świecie. Aber das ist immer ein Prozess. Ale to jest pewien proces. Wir werden nicht, wenn wir uns bekehren, sofort alles ablegen, was alt ist. Jak się nawrócimy, nie jesteśmy w stanie wszystkiego odrzucić, cośmy mieli wcześniej przed nawróceniem. Und sofort alles annehmen, was neu ist. I przyjąć wszystkiego, co jest nowe. Das müssen wir immer bedenken, wenn wir jemanden begleiten, der sich bekehrt hat. Musimy zawsze o tym pamiętać, kiedy pomagamy komuś, kto się dopiero co nawrócił. Das bedeutet nicht, dass wir das gutheißen. To nie oznacza to, że mamy to akceptować i uważać za dobre. Aber das bedeutet, dass wir das bedenken müssen. Ale powinniśmy o tym zawsze pamiętać. Und hier schreibt Paulus, dass diese Erkenntnis, dass ein Götzenbild nichts ist in der Welt, ist nicht bei allen. I tutaj apostoł Paweł mówi, że to poznanie, że Bożek nie ma znaczenia w świecie, nie wszyscy tak to pojmują. Sie schleppen immer noch altes Gedankengut mit sich. Niektórzy w dalszym ciągu to swoje poprzednie myślenie dalej jeszcze je kontynuują. Er sagt, das was sie bisher in ihrem Gewissen hatten von einem Götzenbild, jest napisane, że to, co oni wcześniej w swoim sumieniu uważali o takim bożku, das ist immer noch in ihrem Kopf. To jest nadal w ich głowie. Und wenn sie jetzt jemanden sehen, i teraz, kiedy kogoś widzą, der in einem Götzentempel Fleisch ist, że ktoś spożywa w świątyni bałwanów mięso, ich glaube nicht, dass Paulus das gut heißt, aber es ist ein extremes Beispiel. Nie sądzę, żeby Paweł uważał to za dobre. To jest taki ekstremalny przykład. Dann wird der Schwache doch denken, ja, der ist ja auch noch Götzendiener. To ten słaby może pomyśleć, o ten, on jest jeszcze nadal bałwochwalcą. Der Starke weiß, Fleisch ist Fleisch. A ten silny uważa, że mięso to mięso. Einen Götzen gibt es nicht. Bożka nie ma. Deswegen habe ich kein Gewissen, hier diese Mahlzeit zu nehmen. Deswegen mache ich mir kein Gewissen, keine Schuld, dass ich hier eine Mahlzeit nehme. A więc nie muszę się obwiniać o to, że zjadam taki posiłek. Aber der Schwache ist so beunruhigt darüber. Ale słaby jest tak zaniepokojony tym. Weil er immer noch im Herzen eine gewisse Ehrfurcht hat vor diesen Bildern. Ponieważ w swoim sercu nadal ma jeszcze taką pewną bojaźń przed tymi obrazami. Und das sicher erst nach und nach ablegt. I krok po kroku musi dopiero to rzucać. Hier steht ja, was er bis jetzt, Vers 7, was er bis jetzt über ein Götzenbild gedacht hat. W wersecie 7 jest o tym mowa, że to, co wcześniej myślał o tym bożku. Und dann passiert das, was dann in Vers 9 und 10 steht. Dopiero później następuje to, co jest, o czym jest mowa w wersecie 9. Achtet darauf, dass dieses Recht, das ihr habt, baczcie, aby ta wolność wasza nicht für den Schwachen zu einem Anstoß wird. Nie stała się dla innych, dla słabych zgorszeniem. Es ist dein Recht, das zu tun.
A więc jest dobrze czynić. Aber du darfst das Recht nicht benutzen, wenn ein anderer Schaden nimmt in seinem Herzen. Znaczy, masz do tego prawo, żeby to czynić, ale nie możesz tego czynić, jeżeli miałoby to wyrządzić szkody w sercu drugiego. Und wir müssen Vers 10 jetzt ganz genau lesen. I teraz werset 10 musimy bardzo dokładnie przeczytać. Der Starke sitzt also im Götzentempel und isst dort diese Mahlzeit. Że słaby siedzi w tej świątyni i spożywa ten posiłek. Jetzt sieht der Schwache das. A ten słaby to widzi. Und in seinem Herzen hat immer noch gewisse Vorstellungen vom Götzen. Mając nadal jakieś wyobrażenia o tych bożkach w swoim sercu. Und jetzt vermischt das Christentum mit dem Götzendienst. I miesza chrześcijaństwo z tą służbą bałwaną. Er wird denken, wenn ich diesen Bruder X dort im Götzentempel sehe. I on sobie myśli, o, jeśli widzę teraz brata X w tej świątyni. Dann ist das doch noch etwas Wichtiges. To znaczy, że to jest jednak coś ważnego. Und dann ist selber, als ob es ein Götzenopfer wäre. Dann ist so für sich, als ob einem Götzen etwas opfern würde. I on sam zjada to tak, jakby faktycznie ofiarował coś bożkom. Und dann fällt vielleicht wieder zurück in alte Gewohnheiten. I on w ten sposób powraca do swoich dawnych przyzwyczajeń. Und das nennt hier das Wort in Vers 11, der Schwache kommt um. I to Słowo Boże mówi o tym, że prowadzi to właśnie tego słabego człowieka do zguby. Das heißt nicht, dass verloren geht. To nie oznacza oczywiście, że ta osoba idzie na zatracenie. Wer einmal dem Herrn Jesus geglaubt hat, ist für ewig errettet. Ponieważ ktoś, kto raz przyjął Pana Jezusa do swojego serca, jest na wieki uratowany. Aber es kann im schlimmsten Fall sein, dass sein ganzer Glaube erschüttert wird. Ale w najgorszym przypadku może być tak, że jego cała wiara zostanie zachwiana. Und nicht glücklich im Herrn sein kann. I nie będzie mógł być szczęśliwy w Panu. Weil immer noch meint, Götzen verehren zu müssen. Ponieważ nadal będzie uważał, że musi czcić bożki. Das ist der Sinn von dem Ende von Vers 10. Er wird, da schwach ist, bestärkt, die Götzenopfer zu essen. O tym jest mowa na koniec 10 wersetu. Ponieważ jest słaby do spożywania miejsca składanego w ofierze. Wir müssen diesen Satz gut verstehen. Musimy dobrze zrozumieć to zdanie. Der Schwache ist das Fleisch, wie normales jedes andere Fleisch. Der Starke. Ten silny je to mięso tak jak każde inne mięso. Der Schwache aber kennt die Rituale. Ale ten słaby, znając rytuały. Und weiß, dass das Fleisch von einem Götzenopfer ist. I wiedząc, że to mięso jest było złożone bałwanem. Und wenn es isst, dann ist das für ihn ein Götzenopfer. To kiedy on to zje, jest to dla niego tak jakby brał udział w tym bałwochwalstwie. Und wenn jetzt den Starken diese Handlung tun sieht, a kiedy on widzi tego silnego, który to czyni, dann wird denken, das wäre noch wichtig. To myśli, że to nadal jest ważne i należy tak czynić. Und in diesem Sinne kommt Schwache um. I w tym sensie ten słaby jest poprowadzony do zguby. Und deswegen sagt der Heilige Geist in Vers 13, wenn du deinem Bruder Anstoß gibst, dann lieber kein Fleisch essen. I w tym sensie Słowo Boże mówi w tej wersecie 13, że jeżeli pokarm gorszy brata, to nie jedz mięsa na wieki. Und die Liebe geht so weit, dass sie sagt, a miłość idzie aż tak daleko, że mówi, ich will für immer kein Fleisch essen, um meinem Bruder keinen Anstoß zu geben. Że nie będę jadł mięsa aż po wieki, abym brata mego nie zgorszył. Das, wenn wir das in unsere Praxis übernehmen, kiedy weźmiemy to, zastosujemy do naszej praktyki, dann würden wir immer dann, wenn dieser Bruder anwesend ist, to oznacza, że zawsze, jak ten brat jest obecny, kein Fleisch essen. Nie będziemy jeść tego mięsa. Für uns selbst sind wir überzeugt, dass das nicht Sünde ist. Sami dla siebie jesteśmy przekonani, że to nie jest grzechem. Aber wir wissen, dieser Bruder nimmt Anstoß daran, ale wiedząc, że ten brat może się zgorszyć,
Und dann werden wir in seiner Gegenwart nie etwas tun, was ihn beunruhigt. To w jego obecności nigdy nie będziemy czynić czegoś, co by go mogło zaniepokoić. Ich will das noch einmal betonen. Der Text sagt dir, ich will für immer kein Fleisch essen. Chcę to jeszcze raz podkreślić. Tu Słowo Boże mówi, że na wieki nie będę jeść tego mięsa. Die Liebe geht so weit, miłość idzie aż tak daleko, dass sie das eigene Recht ganz zurückstellt. Że własne prawa chowa tak jakby. Und das ist jetzt auch in Römer 14, da gehen wir wieder hin. I tak samo jest w Rzymian 14, do czego chcemy znowu powrócić. Derselbe Inhalt. Tutaj jest ta sama treść. Wir lesen am Ende von Vers 14, verdirb nicht mit deiner Speise den, für den Christus gestorben ist. Na koniec tego wersetu jest powiedziane, żeby... Der letzte Satz von Vers 15, nie? Nie zatracaj przez swój pokarm tego, za którego Chrystus umarł. Koniec wersetu 15. Das Verderben bedeutet also, dass man das Glaubensgut, nein, das, was der andere glaubt, nein, ich muss anders übersetzen. Verderben bedeutet, a więc to zatracenie oznacza, dass man den Schwachen in seiner Erkenntnis beunruhigt. Że tego słabego, tym poznaniem, które ty masz, zaniepokajasz tego, który jest słaby. Dass er vielleicht an der Gnade zweifelt. Być może zacznie on wątpić w łaskę. Dass er die geistliche Freiheit nicht versteht. Nie będzie rozumiał chrześcijańskiej wolności. Und dass er vielleicht sogar in alte Gewohnheiten zurückfällt. I być może nawet może to doprowadzić do tego, że on powróci do swoich dawnych przyzwyczajeń. Im extremen Fall vielleicht sogar ganz von diesem Weg des Glaubens abkommen. A w takim już najbardziej ekstremalnym przypadku może też odejść całkowicie od drogi wiary. Und das ist die Ermahnung hier an den Starken, verdirb nicht den, für den Christus gestorben ist. I tutaj to pouczenie z tego wersetu jest takie, które kierowane jest dla tych, którzy są silni, aby nie zatracać przez swój pokarm tego, za którego Chrystus umarł. Und dieser letzte Satzteil, für den Christus gestorben ist, i ta ostatnia część tego zdania, tego, za którego Chrystus umarł, der ist immer wichtig für uns, jest zawsze dla nas ważna, wenn wir den anderen sehen. I, kiedy spoglądamy na drugiego człowieka. Wir wollen immer daran denken, wenn uns Gläubige begegnen. Zawsze chcemy o tym pamiętać, kiedy jesteśmy w towarzystwie osób wierzących. Ob es hier im engen Kreis ist. Obojętnie, czy to w małym gronie. Oder im erweiterten Kreis. Czy w też szerszym. Jeder Gläubige ist ein Mensch, für den der Herr gestorben ist. Każdy jeden wierzący jest człowiekiem, za którego umarł Pan. Das macht ihn wertvoll für Gott. To czyni go wartościowym dla Boga. Das müssen wir einmal so ganz in unser Herz fassen. To, co chcemy wziąć sobie do serca. Wir sind so wertvoll für Gott und für den Herrn Jesus. Jest to, że my jesteśmy tak wartościowi dla Boga i dla Pana Jezusa. Dass Gott seinen eigenen Sohn gegeben hat. Że Pan... Że Bóg podarował swojego własnego syna. Dass der Herr Jesus sein Leben gegeben hat. A Pan Jezus podarował własne życie. Damit wir errettet werden könnten. Abyśmy mogli być zbawieni. Und für den anderen ist dasselbe Opfer gegeben worden wie für mich. I za tego innego wierzącego jest dana ta sama ofiara, jaka jest dana za mnie. Das heißt, der, den ich vielleicht verachte, a więc może się zdarzyć, że ten, którego, którym pogardzam, hat in den Augen Gottes denselben Wert wie ich. Jest tak samo wartościowy w oczach Boga jak ja. Das wollen wir immer bedenken, wenn wir miteinander umgehen. Zawsze pamiętajmy o tym w obchodzeniu się między sobą. Jeder Gläubige ist ein Mensch, für den Christus gestorben ist. Każdy jeden wierzący jest człowiekiem, za którego umarł Pan. Und deswegen geht dann der Text weiter, lasst nun euer Gut nicht verlästert werden. Dlatego, Vers 16. Dlatego ten tekst idzie dalej, werset 16. Niechże wtedy to, co jest dobrem waszym, nie będzie powodem do bluźnierstwa.
Also wenn man leichtfertig mit dieser Belehrung umgeht, die wir bisher gelesen haben, dann kann das dazu führen, dass das Glaubensgut verlästert wird. To może dojść do tego, że dobra wiary staną się powodem do bluźnierstwa. Und eigentlich für eine Sache, die völlig unwichtig ist. Przez coś, co jest zupełnie nieistotne. Denn Vers 17 sagt, das Reich Gottes ist nicht essen und trinken. Ponieważ werset 17 mówi nam, że Królestwo Boże to nie jest pokarm i napój. Natürlich müssen wir essen und trinken als Menschen auf der Erde. Oczywiście, jako ludzie na tej ziemi musimy jeść i pić. Aber das ist nicht der Sinn hier. Ale to nie jest tutaj sens. Nie chodzi o tutaj o to. Sondern dieser geistliche Bereich, in dem wir uns befinden. Chodzi o to, że obszar duchowy, w którym się znajdujemy. Da ist nicht Essen und Trinken das Wichtige. To nie jedzenie i picie jest ważne. Sondern diese geistlichen Eigenschaften. Tylko te duchowe cechy. Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Das sind diese Charaktereigenschaften, die den Bereich des Geistlichen bestimmen. To są te cechy charakteru, które charakteryzują obszar duchowy. Sich über Essen und Trinken aufzuregen, ist so unwichtig wie irgendetwas. Denerwowanie się z rzeczami związanymi z pokarmami i z napojami jest nieistotne. Aber nach diesen drei Eigenschaften zu leben, das ist das eigentliche Leben im Reich Gottes. A życie, prawdziwe życie w Królestwie Bożym jest życie według tych trzech cech. Das heißt, zerstreitet euch nicht für Irdisches. A więc nie kłóćcie się tym, co jest ziemskie. Sondern seid bemüht, im Geistlichen zu wachsen. Ale starajcie się o to, aby wzrastać duchowo. Und wenn wir diese drei Punkte noch einmal sehen, Gerechtigkeit, Friede und Freude, i kiedy widzimy te trzy punkty jeszcze raz, sprawiedliwość, pokój i radość, dann wollen wir sie noch einmal mit dem Herrn Jesus verbinden. To chcemy je jeszcze raz połączyć z Panem Jezusem. Gerechtigkeit ist nach meinem Verständnis sprawiedliwość, tak jak ja to rozumiem, ein Leben, wie der Herr Jesus das geführt hat. Jest to życie tak, jakim żył Pan Jezus. Der Herr Jesus wird einmal in der Schrift der Gerechte genannt. Pan Jezus jest nazwany w Słowie Bożym sprawiedliwym, tym sprawiedliwym. Und sein Leben als Mensch auf der Erde, das war ein Leben, was Gott nur gefallen hat. A jego życie na tej ziemi jest życiem, które całkowicie podobało się Bogu. Das heißt, es war ein gerechtes Leben. A więc było to życie w sprawiedliwości. Und das ist für uns das Vorbild. I on jest dla nas najlepszym wzorem, przykładem. Der zweite Begriff, Friede. Następne pojęcie, pokój. Das ist der Friede in Gottes. To jest pokój Boży. Das heißt, die Ruhe unseres Herzens in allen Umständen. A więc spokój we wszystkich okolicznościach. Der Jesus gibt seinen Jüngern und damit ist auch uns seinen Frieden. Pan Jezus da podarował swoim uczniom i tym samym i nam swój pokój. Er war in allem, was ihm begegnet hat, völlig ruhig in seinem Herzen. On wszystko, cokolwiek czynił, gdziekolwiek był spokojny w swoim sercu. Er wusste, dass das, was er tat, dem Vater wohlgefiel. On wiedział, że to, co czyni, podoba się Ojcu. Aber er hat auch alles, was ihm begegnet ist, aus der Hand seines Vaters angenommen. Ale też wszystko, co go spotkało, też przyjmował z rąk Bożych. In der schwierigen Stunde seines Lebens in Gethsemane, w najcięższych godzinach swojego życia w ogrodzie Getsemane, da hören wir die Worte, nicht was ich will, sondern was du willst. Słyszymy, jak mówi, nie to, co ja chcę, ale to, co ty. Und dann steht er auf und geht in äußerer Ruhe seinen Feinden entgegen. A następnie wstaje i z całkowitym spokojem wychodzi naprzeciw swoim wrogom. Er hat den Jüngern gesagt, ich bin beängstigt. On powiedział do swoich uczniów, jestem zatrwożony.
Und trotzdem war ein Friede in seinem Herzen, weil er wusste, das ist der Weg meines Vaters, der Weg Gottes. A pomimo to miał pokój w swoim sercu, ponieważ wiedział, że to jest droga, którą przygotował dla niego ojciec. Und diesen Frieden möchte er uns geben. I ten właśnie pokój chce on nam też dać. Man kann sehr gut darüber reden, wenn es einem gut geht. Można o tym łatwo rozmawiać, jeśli w przypadku, kiedy mamy się dobrze. Das weiß ich wohl und deshalb bin ich immer ein wenig ängstlich. I o tym doskonale wiem i dlatego trochę się boję. Aber trotzdem darf man es sagen, weil es Gottes Gedanken sind. Ale mimo to, powiem to, ponieważ to są Boże myśli. Dass wir in schwierigen Situationen unseres Lebens innerlich ruhig sein können. Że my także w trudnych okolicznościach w naszym życiu możemy mieć wewnętrzny spokój. Und ähnlich ist es mit der Freude. I podobnie jest też z radością. Die Freude eines Christen hat zwei Säulen, auf denen sie ruht. Radość wierzącego człowieka spoczywa na dwóch słupach. Es gibt viele andere Ursachen, sich zu freuen, ohne Zweifel. Oczywiście istnieje bardzo dużo różnych powodów, żeby się cieszyć, radować. Aber es gibt viele Freuden, die durch eine Situation entstehen. A istnieje też wiele takich radości, które wywołane są pewną sytuacją. Aber es gibt diese zwei christlichen Freuden, ale są te dwie chrześcijańskie radości, die unabhängig von den Situationen des Lebens sind, które są bez względu na okoliczności. Die erste Freude ist die Freude über die Errettung. Pierwsza radość to jest radość ze zbawienia. Als die Jünger, die der Herr ausgesandt hatte, 70 Jünger im Lukas-Evangelium, kiedy czytamy w Ewangelii Łukasza o tym, że Pan Jezus posłał uczniów, 70 uczniów, da kommen sie zurück und freuten sich, to oni powracają, radując się, dass der Herr ihnen Gewalt über Dämonen gegeben hatte. Pan dał im Moc nad demonami. Und dann sagt der Herr Jesus, darüber freut euch nicht. A Pan Jezus mówi do nich, nie cieszcie się z tego. Freut euch aber darüber, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Ale cieszcie się z tego, że wasze imiona są zapisane w niebie. Das ist die Freude der Errettung. To jest ta radość ze zbawienia. Und die kann immer in unseren Herzen sein, unabhängig von den Umständen. I ona może być w naszych sercach zawsze, bez względu na okoliczności. Das ist also wie eine Säule, auf der christliche Freude ruht. To jest ta jedna z tych chrześcijańskich takich podwalin, słupów. Und die zweite Säule ist, a drugi filar to, dass wir Freude haben in der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus. To jest to, że możemy mieć społeczność radość ze społeczności z Panem Jezusem. Ich lese mal ganz kurz aus dem ersten Johannesbrief. Przeczytam taki fragment z pierwszego listu Jana. Aus Kapitel 1. Z rozdziału pierwszego. Vers 3 lese ich, was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt, und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus, und die schreiben wir euch, damit eure Freude völlig sei. 1. Listy 1:3-4. Co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli. A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem Jego, Jezusem Chrystusem. A to piszemy, aby radość wasza była pełna. Wir können also immer Gemeinschaft mit unserem Herrn haben, mit unserem Gott und Vater. A więc zawsze możemy mieć społeczność z Panem Jezusem i z Panem Ojcem. Und damit auch eine Freude in unserem Herzen. A przez to wielką radość w naszych sercach. Das sind diese beiden Säulen christlicher Freude. To są te dwa filary chrześcijańskiej radości. Wie gesagt, es gibt auch viele andere Gründe, sich zu freuen. Oczywiście istnieje wiele różnych innych powodów do radości. Als der Gefangene Paulus nach Rom kam, kiedy związany Paweł przyszedł do Rzymu, da kamen ihm die Brüder entgegen, wyszli do niego naprzeciw bracia, und Paulus freute sich. A Paweł cieszył się. Das sind also solche Freuden, die aus einer Situation entstehen. To są takie sytuacje, które to są takie radości, które są związane z pewnymi sytuacjami. Die natürlich auch geistlich sind.
Oczywiście one są też duchowe. Aber die dann wieder aufhören, wenn die Situation vorüber ist. Ale one też kończą się w momencie, kiedy ta sytuacja się kończy. Aber wir dürfen bleibende Freude in unseren Herzen haben. A my możemy mieć trwałą i stałą radość w naszych sercach. Und das stellt der Apostel hier dem Essen und Trinken und diesen weltlichen Dingen, diesen irdischen Dingen gegenüber. I to apostoł Paweł tutaj przeciwstawia tym ziemskim sprawom, jakim są pokarmy i napoje. Und sagt, darin sollt ihr euch bewähren. I o tym mówi, że powinniśmy się przed tym wystrzegać. Das ist Gott wohlgefällig. To się Bogu podoba. Und das ist zum Segen auch für die Menschen. I to jest wtedy, będzie błogosławieństwem dla ludzi. Und als Ergebnis sagt er dann in Vers 19, lasst uns nun dem nachstreben, was zum Frieden ist und zur gegenseitigen Erbauung. I w wersecie 19 mówi dalej, dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi, ku wzajemnemu zbudowaniu. Das sollte also unser, unser Gedanken sein, immer zu fragen, was dient dem Frieden unter den Gläubigen. Naszym pytaniem ciągu powinno być to, co służy pokojowi między wierzącymi. Fördert das den Frieden, wenn ich den Schwachen verachte? Czy to będzie czyniło pokój, jeśli będę słabego, słabym będę pogardzał? Fördert das den Frieden, wenn ich den Starken verurteile, weil er etwas tut, von dem ich glaube, dass es nicht getan werden soll? Czy będzie to służyło pokojowi, kiedy będę oceniał, czy osądzał tego, który jest mocny? Das sollte eigentlich immer unsere Frage sein, was dient dem Frieden unter den Geschwistern? Zawsze powinniśmy się pytać, co przyczynia się do pokoju między braćmi. Und ich muss noch einmal deutlich sagen, muszę jeszcze to podkreślić. Wir sind hier nicht in einem Thema, wo es um Sünde geht, die offenkundig ist. Nie chodzi tutaj w ogóle o grzech, który jest jawny. Sondern wir bewegen uns hier in einem Thema, wo es um Schwachheit im Glauben geht, um Erkenntnis, stark oder schwach. Tylko poruszamy się tutaj w obszarze porozumowania wiary i rozróżnienia słabego i silnego wierza. Man hat in der Vergangenheit oft schon Böses geduldet, um des Friedens willen. Bywało już tak, że zło się tolerowało, byle tylko za wszelką cenę zachować pokój. Und das war nie zum Segen. I nigdy nie prowadziło to do błogosławieństwa między braćmi. Aber das ist nicht unser Thema hier. Ale to nie jest tematem tego fragmentu tutaj. Hier geht es, wie gesagt, um stark und schwach im Glauben und in der Erkenntnis des Wort, der Gedanken Gottes. Tutaj chodzi, jak już powiedziałem, o słabych i mocnych wierze i o poznaniu myśli Bożych. Also diesen Frieden wollen wir nacheifern. I więc chcemy dążyć do tego pokoju. Und wir wollen zur gegenseitigen Erbauung sein. I chcemy być, chcemy dążyć do wzajemnego zbudowania. Das heißt also so reden und so handeln. To oznacza działać i mówić tak. Dass es zum Guten für unsere Mitgeschwister ist. Żeby było to ku dobru dla naszych współwierzących. Dass also unser Verhalten dazu dient, dass andere im Glauben wachsen können. A więc, żeby nasze zachowanie przyczyniało się do tego, że inni będą rosnąć w wierze. Aber wenn wir lesen zur gegenseitigen Erbauung, kiedy czytamy ku wzajemnemu zbudowaniu, dann müssen wir auch immer ein offenes Herz haben für das, was andere für uns tun. Musimy też pamiętać o tym, żeby mieć otwarte serce na to, co inni dla nas czynią. Das heißt auch ein offenes Herz dafür, dass vielleicht das Verhalten eines anderen für mich ein Hinweis sein kann, dass ich mein Verhalten ändern muss. To oznacza, że czasami zachowanie kogoś innego może doprowadzić mnie do poznania, że ja muszę zmienić moje zachowanie. Und wenn dieses Fundament da ist, mając tą podstawę, ten fundament, Gerechtigkeit, Friede, Freude im Heiligen Geist, chodzi o tą sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym, gegenseitige Erbauung,
i wzajemne zbudowanie. Dann haben wir ein gesegnetes Miteinander. To wtedy będzie nasza społeczność między wierzącymi bardzo błogosławiona. Das Gegenteil von Erbauung finden wir in Vers 20. A przeciwieństwo tego zbudowania znajdziemy w wersecie 20. Da wird zerstört. Jest tu mowa o niszczeniu. Wir sehen diesen Gegensatz. Hier wird etwas aufgebaut. Widzimy tutaj to przeciwieństwo w 19 wersecie, coś jest budowane. Und da wird etwas zerstört. A tutaj jest coś burzone. Und das wegen einer Speise. A to tylko z powodu pokarmu. So gering ist das, dass sich nicht lohnt, darüber etwas zu sagen. Tak, to jest nieistotne, że nie opłaca się cokolwiek na ten temat mówić. Da hat Gott das ein Werk in der Seele eines Herzens begonnen. Bóg rozpoczął dzieło w sercu pewnego człowieka. Und möchte ein geistliches Wachstum bewirken. I chce sprawić w nim duchowy rozwój, duchowy wzrost. Und dann komme ich und zerstöre das nur wegen einer Speise. A ja przychodzę i niszczę to dzieło z powodu pokarmu. Und deswegen lesen wir jetzt dasselbe, was wir in 1. Korinther 8 gelesen haben. I dlatego czytamy tutaj o tym samym, co żeśmy czytali w 1. Korinther 8. Es ist gut, Vers 21, kein Fleisch zu essen, noch Wein zu trinken, noch etwas zu tun, worin dein Bruder sich stößt. Że dobrze jest, aby nie jeść mięsa, nie pić wina, albo cokolwiek. Czegokolwiek czynić, żeby co miałby przyprawić brata o upadek. Das ist wieder ein hoher Anspruch, den Gottes Wort hier stellt. Tutaj jest takie wysokie wymaganie, które Pan Bóg stawia w swoim słowie. Dass wir uns klar sind, der schwache Bruder. Żebyśmy zrozumieli to, że ten słaby brat nimmt Anstoß an meinem Verhalten. Może zgorszyć się moim zachowaniem. Und er beurteilt das als böse. I oceni to jako złe. Deswegen will ich es nicht tun. I dlatego ja tego nie chcę czynić. Wir haben in 1. Korinther 8 gelesen, für immer kein Fleisch essen. Czytaliśmy w 1. Korinther 8, że na wieki nie będę ja tego mięsa jadł. Und das ist hier ähnlich ausgedrückt. A tutaj jest to też podobnie wyrażone. Also ich denke, dass wir so verstehen, in seiner Gegenwart das nie zu tun. Rozumiemy to w ten sposób, że w obecności tej osoby nigdy nie będziemy tego czynić. Und dann gibt es noch Vers 22 und 23 eine Belehrung. I w wersetach 22 i 23 znajdziemy pewne pouczenie. Das erste ist, hast du Glauben, habe ihn für dich selbst vor Gott. Vers 22. Przekonanie, jakie masz, zachowaj dla siebie przed Bogiem. Das ist das, was wir schon gelesen haben. Jeder, worin er für sich selbst völlig überzeugt ist. To, o czym żeśmy mówili, czytali, że każdy ma samemu mieć przekonanie własne. Du bist glücklich, wenn du da völlig frei bist in deinem Gewissen. I będziesz szczęśliwy, kiedy będziesz miał wolność w swoim sumieniu przed Bogiem. Es kann ja sein, dass man etwas tut. Może być tak, że coś się czyni. Wo man im Herzen doch nicht ruhig ist, soll ich das jetzt oder soll ich das nicht? Że człowiek jest niepewny w swoim sercu, mam tak czynić czy nie? Dann hat man sich sozusagen gerichtet. W tym momencie się samego siebie osądza. Aber glücklich ist, wenn man in allem, was man tut, vor dem Herrn frei ist. Ale szczęśliwy jest ten, kto wszystko, cokolwiek czyni, ma w tym wolność w swoim sercu. Wenn das nicht der Fall ist, kiedy tak nie jest, dann tut man das, wie das Wort, das hier sagt, nicht aus Glauben. Nie czyni się tego z wiary. Das steht in Vers 23, wer aber zweifelt, wenn er ist, ist verurteilt. I to o tym czytamy w wersie 23, że ktoś, kto ma wątpliwości, gdy je, jest potępiony. Wenn man nochmal das Beispiel aus 1. Korinther 8 dazu nimmt. Kiedy weźmiemy jeszcze raz ten przykład z 1. Korinthian 8. Wer also jetzt von dem Götzenopfer isst. O tym, że się je coś, co było oferowane bałwanom. Und doch im Herzen unruhig ist, darf ich das oder darf ich das nicht? A w swoim sercu ma pewne się wątpliwości, czy mogę to czynić, czy tego nie mogę czynić? Er tut das nicht aus Glauben. To nie czyni on tego z wiary. Und dann kommt dieser schwierige Nachsatz. I dochodzi do tego, i tutaj jest napisane taki dość ciężki zdanie poboczne. Alles aber, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde.
że wszystko, co nie wychodzi, nie wypływa z wiary, jest grzechem. U nas przekonanie w oddaniu z wiary. Ich denke, dass wir auch diese Aussage ganz in den Zusammenhang fassen müssen. Dass wir diese Aussage ganz in den Zusammenhang von Römer 14 stellen müssen. Myślę, że tą wypowiedź powinniśmy potraktować jako streszczenie tego rozdziału. Es hängt damit zusammen, dass wir selbst ein reines Gewissen haben vor dem Herrn. To ma związek z tym, że my sami przed Panem powinniśmy mieć czyste sumienie. Dass das, was wir tun, richtig ist. Że to, co czynię, jest prawidłowe. Ob ich die christliche Freiheit nutze, wie der Herr sie gegeben hat. Wykorzystuję chrześcijańską wolność, tak jak Pan to podarował. Oder ob ich sie aus falscher Erkenntnis einenge. Czy przez zrozumowanie zwężam ją. Ich soll das immer auf der Grundlage meines persönlichen Glaubens tun. Powinienem zawsze to czynić na podstawie mojej własnej wiary. Und wenn ich das nicht tue, a kiedy tego czynić nie będę, to sagt Gottes Wort hier, dann ist es mir Sünde. To Słowo Boże mówi tutaj, że to jest grzechem. Das ist nicht einfach zu verstehen. Nie jest to łatwe do zrozumienia. Vielleicht muss man damit darüber noch einmal in Ruhe nachdenken zu Hause. Być może trzeba o tym jeszcze w spokoju w domu pomyśleć. Aber man kann es nur noch einmal wiederholen. Ale można jeszcze raz powtórzyć. Es geht im Heiligen Geist darum, Duchowi Świętemu chodzi o to, dass wir die irdischen Dinge so nutzen, wie der Herr sie uns gegeben hat. Żebyśmy te ziemskie rzeczy wykorzystywali tak, jak je nam podarował. Aber in dem Maß, wie wir geistliche Erkenntnis haben. Ale w takim stopniu, w jakim mamy poznanie duchowe. Und in diesem Maß unserer persönlichen Erkenntnis wollen wir im Glauben das tun, was wir tun können. So wie wir die geistliche Erkenntnis haben, tak jak mamy duchowe poznanie, so wollen wir mit den irdischen Dingen umgehen. Tak powinniśmy obchodzić się z tymi ziemskimi rzeczami. Aber wir wollen die große Belehrung aus Kapitel 14 noch einmal wiederholen. Ale chcemy też jeszcze raz powtórzyć te pouczenie, które wypływa z tego rozdziału. Richtet und beurteilt solcher Dinge wegen nicht einander. Nie osądzajcie i nie oceniajcie takich rzeczy między sobą. Damit nicht Unfrieden entsteht. Żeby nie powstał niepokój między braćmi. Oder dass sogar der Schwache in seinem Glauben ganz unsicher wird. Albo żeby ten słaby był zaniepokojony w swojej wierze. Ich meine, diese große Belehrung kann man leicht aus diesem Kapitel verstehen. Myślę, że to pouczenie jest łatwo zrozumieć z tego rozdziału. Und in dieser Besinnung wollen wir miteinander umgehen. I w tym usposobieniu chcielibyśmy się z sobą nawzajem obchodzić. Immer denken, dass wir nach der Liebe wandeln wollen. Zawsze myśleć o tym, że chcemy kroczyć w miłości. Und immer sehen, dass der andere wertvoll für den Herrn ist. I zawsze mieć to na myśli, że druga osoba jest cenna w oczach Boga. So wertvoll, dass er für ihn sein Leben gelassen hat. Tak cenna, że podarował właśnie życie za nią. Okay.